Znowu dziki dzik, tym razem jako, że się pojawia bardzo dużo na Facebooku mitologii tworzonej przez powstających 40 dziennie Gienek spod Sosenek, trener personalny i innych fajfusów. Tam mnóstwo takich artykułów dzisiaj widziałem pod tytułem, że łosoś jest zajebisty i tknęło mnie to do tego, żeby zrobić dla Was krótki materiał pod tytułem źródła białka w diecie, jeżeli chodzi o rybki, wołowinę, drób i chyba jajka. Coś tam sobie powiemy. W każdym razie, zacznijmy może sobie od tego łososia. Łosoś wcale nie jest dobry. Generalnie nie kupujcie go, bo to jest jebany gniot. Jak chodzi o łososia, to łososie głównie w Polsce, które są w sklepach, 90% to są łososie norweskie. Łosoś norweski to jest gniot. Dlaczego? Dlatego, że Norwegia nie wchodzi do Unii Europejskiej tylko z jednego powodu. Nie zamierza, nie trzyma i nie będzie trzymać norm pochowu łososia, takich jak są nakazane w Unii Europejskiej i jego połowu, bo ma na tym dobre pieniądze. Nie mają na to wydupcone jaja. Ten łosoś gdzieś tam sobie pływa sobie w takich malutkich akwenach, w takich basenach, które są gdzieś tam, zanim kuter tam dotrze raz na 3 dni z jedzeniem, to te łososie opierdalają swoje własne odchody. Kuter tam dopłynie, to nakarmi jeszcze większym gównem, generalnie z tych toreb takich papierowych. I ten łosoś wcale nie jest dobry jakościowo. To jest łosoś, który zbiera bardzo dużo syfu, który żywi się syfem i generalnie jest syfem, bo nawet nie ma miejsca dobrego, żeby pływać. Tam jest taki tłok, jak u nas na Wigilię, przed Wigilią u karpi w basenach, czy jak w sobotę przed wejściem do Frantika w Krakowie. I ten łosoś jest generalnie syfem. Dlatego jeżeli łosoś, to polecam łososia atlantyckiego. Niestety możecie się łatwo naciąć, bo teraz nawet na łososiu norweskim z przodu jest napisane, że to jest łosoś atlantycki. Dlaczego? Dlatego, że firma ma prawo do rozkminiania sobie nazwy swojego produktu i nazwą produktu jest łosoś atlantycki, ale on nie ma nic wspólnego z Atlantykiem, on jest z Norwegii. Dlatego patrzcie zawsze na odwrocie opakowania, co jest napisane. Kolejną rybką może pomijamy takie syfne tematy, to jest w ogóle jakiś dramat. Karp w miarę spoko, tuńczyk. Tuńczyk bardzo fajna opcja po treningu. Jego białko jest w krwiobiegu już po 30 minutach od zjedzenia się, praktycznie całe się trawi. I tuńczyk jest fajną opcją potreningową, ale tuńczyk niestety nie jest zdrową rybą. Tylko tuńczyk z odmiany Bonito ma do 20 kg, natomiast reszta to już są coraz większe ryby. I tuńczyk generalnie największy, czyli odmiana błękitnopłetwa, to tuńczyk, który waży do 700 kg. Żeby taką bertę wyjąć z wody, najpierw się nabija podczas walki środkami uspokajającymi, które też wpływają niejako na to, co ona ma we krwi i co tam w tym organizmie jest. I potem się dopiero wyciąga na pokład, bo to jest generalnie kawał skurwiela. Ten tuńczyk, jako że jest dużą rybą, zbiera dużo syfu z morza, czyli wchłania się w niego niestety, zbiera dużo rtęci. On się żywi głównie małymi rybami, z jakimś tam, gdzieś tam sobie wpierdala jakieś małe rybki i planktonik razem z tymi rybkami, także zawiera dużo rtęci, kadmu i innych związków, które są totalnie nieprzyjazne dla organizmu człowieka. I z tego względu tuńczyka nie polecam. Jeżeli tuńczyk, to tylko i wyłącznie z wybrzeży południowej Afryki, gdzieś tam Mauritius. To są takie tuńczyki, które powinny być bardzo w porządku, bo pływają w miarę w czystych akwenach. Co dalej? Jeżeli chodzi o dorsza, też całkiem spoko ryba. Przejdźmy sobie może do takich głównych, jeżeli chodzi o mięsa, czyli wołowina. Teraz się uciera na Facebooku mitologia, że wołowina jest zajebista. No gówno, prawda, wołowina wcale nie jest zajebista. Jeżeli chodzi o aminogram, to ma dobry aminogram, owszem, ma dość dużo białka na 100 gramów. Natomiast wół w swoim białku posiada mocne wiązania, silne wiązania wodorowe i organizm bardzo mocno się z tym morduje, żeby to strawić. Dlatego wół wchłania się 3 do 4 godzin. W przeciwieństwie do tuńczyka, który się wchłania na pół godziny do 45 minut, albo do kurczaka, który się ogarnia w 2 godziny w żołądku człowieka. Także wół wcale też nie jest taką dobrą opcją. Ja wiem, że on zawiera dużo fosforu, dużo witamin z grupy B, ale niestety za długo się wchłania. Kiedy go opierdolisz? To przed treningiem, w momencie, gdy masz 2 godziny do treningu, to dalej będziesz miał woła w żołądku i krew ściągniętą z mięśni do żołądka w celu trawienia, a ty potrzebujesz na treningu mieć krew w mięśniach po to, żeby te mięśnie utlenić, żeby zapewniać transport składników odżywczych, a nie po to, żeby mieć ją w żołądku, żeby trawić dalej wołowinę, którą zjadłeś 2 godziny temu. Po treningu też słaba opcja, bo po treningu potrzebujecie z kolei aminokwasów we krwi bardzo szybko, także też te 4 godziny wchłanialności, 3 do 4 godzin to będzie za długo. Po treningu ten tuńczyk już ujdzie w tłumie, lepszy będzie już na przykład indyk. Jak chodzi o, a propos indyka, indyk bardzo dobre mięso z tego względu, że zawiera dość dużo białka w 100 gramach, przepraszam. Indyk jest generalnie takim popierdalakiem, który nie wytrzymuje nabijania antybiotykami w celu wzrostu, z tego względu, że ma bardzo słabe serce i jak tylko się go zaczniecie go nabijać antybiotykami, to on bardzo szybko pierdolnie zgreda, czyli wyciągnie kopyta. I z tego względu troszkę innego koloru jest mięso indyka niż kurczaka. Indyk jest generalnie zdrowszy. Mniej nabity wodą, jest taki mniej puszysty, pękaty, przepraszam.
Jak chodzi o kurczaka, to w tym momencie w Polsce ubija się kurczaki już po 5,5 tygodnia życia. Wtedy kurczak już ma takie warunki, że naprawdę jego piersi są ogromne. Dawniej to było nie do pomyślenia, bo to było kilka kilogramów różnicy na dwóch kurczakach. W tym momencie możecie wyciągnąć z takiej piersi dwa razy po 700 gramów kury. Piersi z kurczaka, natomiast dawniej to było gdzieś dwa razy po 200. No, totalna jakaś paranoja. Nabijane są mega antybiotykami, niezdrowe mięso, nabite też wodą. Kurczaki się bardzo szybko ubija, bo inaczej ta klatka jest tak rozrośnięta, że albo łamią im się łapy, kurze nogi, bo nie mogą ustać na nich z tego względu na dysproporcje w wadze, albo ta klatka piersiowa odpada razem ze skórą. Co dalej? Dalej mamy z takich mięs, co my tam jeszcze mamy? Mamy jeszcze jajko. Jak chodzi o jajko, jajo kurze to jak wiadomo pod kątem białka wzór, z tego względu, że aminogram jaja kurzego z puli aminokwasów jest najbardziej zbliżona do puli aminokwasów białka ludzkiego. Jajko jak najbardziej w porządku, wcale nie zawiera bardzo dużo cholesterolu, ponieważ cholesterolu bardzo dużo ma, owszem, żółtko jaja kurzego, natomiast ten cholesterol jest, że tak powiem, wygaszany przez L-lizynę, którą on też zawiera. Także to jajko samo siebie zabija pod kątem cholesterolu, można śmiało jeść duże ilości jajek i to generalnie niczego nie zmienia, a dostarczamy też bardzo dużo witamin wraz z żółtkiem, także bardzo fajna opcja. Jak chodzi o dziczyznę nie bardzo. Staramy się nie jeść jelenia dzika, ponieważ taki leśny zapierdalak, on żyje 3 do 4 lat, zanim gdzieś tam myśliwy go pasnie w głowę. I on przez te 3-4 lata dojrzewa. To nie jest tak jak kurczak, że 5,5 tygodnia i on nie zdąży też, kurde, zebrać ze środowiska, pomimo że jest w klatce, ale nie zdążyłby ze środowiska zebrać całego syfu. Ale taki jelonek i taki dziczek, dziki dzik, sobie chodzi spokojnie po tej łące, opierdala sobie radioaktywną trawę i dużo innego syfu. Poza tym te mięsa są bardzo tłuste, są mięsa ciemne, to są mięsa tłuste, które zawierają dużo cholesterolu, nie zawierają L-lizyny neutralizujących cholesterol, dlatego jest tu problem. Człowieku, normalnie ten omen na górze siedzi nad sufitem i mi tupie. Oglądałem się tyle horrorów ostatnio, że się już boję. Jak chodzi o kaczki i gęsi, to kaczka przyrządzona dobrze i gęś to są naprawdę bardzo dobre mięsa, natomiast też tłuszcz i jeszcze raz tłuszcz. Tak samo macie na przykład tłuste nogi, jak chodzi o kurczaka, ponieważ one są ciemne. One są nie dość otłuszczone, to jeszcze zawierają dużo toksyn, dlatego mają taki kolor, bo kurczak na stojąco generalnie wszystkie toksyny schodzą mu do nóg. Taka prosta zasada. I dlatego są takie ciemne mięsa. No i w zasadzie jak chodzi o te źródła białka, pomijam już twarogi, bo to chyba o tym nie trzeba nic mówić. Jak chodzi o te źródła białka, to chyba zostały jakieś wątpliwości u każdego z Was rozwiane. I w zasadzie tyle. Następnym razem powiemy sobie o węglowodanach, o amylozie, o amylopektynie, co pęcznieje, co nie pęcznieje, coś przed treningiem, jakie węglowodany jeść po treningu, czym to się różni. Coś będziemy walczyć. No to piąteczka. Siemanko.